znowu władze podsuwalskich Wiżajn nie mogą dojść do porozumienia w sprawie gminnego budżetu. Podjęta dziś próba uchwalenia planu wydatków gminy tak jak przed rokiem spełzła na niczym. Przypomnijmy, że w ubiegłym roku radni nie głosowali uchwały budżetowej. Wszystko z powodu trwającego od początku kadencji konfliktu między radą a wójtem. Efekt był taki, że plan przychodów i wydatków gminy opracowała Regionalna Izba Obrachunkowa, a taki budżet jest bardzo zachowawczy. Plan Regionalnej Izby Obrachunkowej ogranicza możliwość zaciągania kredytów i realizację inwestycji. Dziś Józef Laskowski, wójt Wiżajn, przedłożył rajcom uchwałę budżetową, która ma obowiązywać w przyszłym roku. Plan wójta przewiduje 6,5 miliona przychodów i 9 milionów złotych wydatków. Deficyt wynika z tego, że wójt chce zaciągnąć kredyt na budowę hydroforni i wodociągów. Projekt budżetu przewiduje również modernizację gminnego oświetlenia. W przyszłym roku wójt chciałby, aby gmina zakupiła równarkę do dróg. Przygotowany przez wójta budżet nie spodobał się radnym. Rozgorzała dyskusja. Rajcy zarzucili wójtowi, że składa obietnice bez pokrycia, bo w gminie nie ma pieniędzy, aby cokolwiek zrobić. Zastałem gminę zadłużoną i zaniedbaną, bronił się Laskowski. Jak my możemy ustalić budżet, uchwalić dla pana budżet, jeśli pan komuś wodę z mózgu robi? Kupimy równarkę, bo pan obieca tylko labornisz tę równarkę. To jest nieprawdą, bo pan nie kupisz tej równarki, dlatego że nie będzie pieniędzy. My nie mamy budżetu, my nie mamy pieniędzy. Ja zastałem gminę zadłużoną. To nieprawda, panie wójcie, to nieprawda. To nieprawda, zobaczy pan, inne gminy również mają budżety z dużo większym długiem niż my. Potrafią jakoś znaleźć partnerów, beneficjentów. Zastałem gminę zadłużoną, zaniedbaną, wszystkie inwestycje muszę robić. Nie uchwalicie budżetu, bo wiem, że nie uchwalicie. Znów pójdzie inwestycja do kosza. Efekt był taki, że w sprawie budżetu większość rajców wstrzymała się od głosu. Jak powiedział Radiu 5 Zenon Kowalewski, przewodniczący Rady Gminy Wiżajny, plan wymaga głębokiej analizy. Wyjaśnił, że gmina ma wiele potrzeb i należy poszukać oszczędności. Dlatego rajcy jeszcze raz przeanalizują budżet i podejmą temat na następnej sesji. Myślę, że ten budżet jeszcze trzeba jeszcze raz przeweryfikować, szukać oszczędności, tak jak tutaj ksiądz proboszcz na ten parking. Trzeba znaleźć oszczędności, zapis musi być w budżecie. Ja myślę, że jeszcze przedyskutujemy ten budżet cały czas. Szukać oszczędności. W niektórych działach trzeba poszukać oszczędności i ten budżet po prostu ustalić tak, jaki on powinien być. Postawę rajców wójt skwitował krótko. Fachowcy od piwa nie powinni oceniać budżetu, powiedział. Komisja Izby Regionalnej oceniła bardzo dobrze, pozytywnie, jak tylko tyle skomentuję, że fachowcy od piwa nie mogą oceniać budżetu. Dziękuję.